Siema, witam w kolejnym odcinku z Farm Simulator 22. Dzisiaj flet na osadzie, dzisiaj oczywiście kiszonka. No więc lecimy, tutaj puszczam sobie kurs playa. Ja wsiadam sobie do Deutschfahra, bo wynająłem sobie taką przyczepę fajną. No i jedziemy. Oczywiście od razu offset trzeba sobie ustawić, no bo jak widzicie, dopiero wszedłem na serwer. 10 na godzinę i logi. Oczywiście kablek sobie wypożyczyłem, 38 tonów na mieści, więc wystarczy. Wiem, że może trochę... O, może tak otworzę, żeby to realnie wyglądało. Te sieciarnie trochę przemałe do tej przyczepy, no ale trudno. Tu się poradzi, za to mogę. Tu ja się bardziej zastanawiam, co ta sieciarnia zrobiła, bo ona nigdy tak nie robiła. Teraz pytanie. Jak ja tu dalej jechać? Nie, no naokoło, dobra. No przecież trzeciego kółka jeszcze nie zrobiliśmy. Jak zwykle jakieś problemy muszą być, bo odcinek bez problemu to nie odcinek. Teraz czy on znowu będzie kółko robić? Nie, teraz sobie cofnę. Nie, tam coś po prostu musiał się zbugować i tyle. Bo tak powinna sobie nawrócić tutaj na dole. Ale że tak nie nawróciła, to trudno. Oj. Dobra, mogę kratkę chyba zamknąć. To się inne. Dwa pola są do skoszenia. Już jedną przyczepę naokoło zawiozłem, jedną pełną. Dwa okrążenia zrobiłem, była pełna przyczepa. Ale on dymi, bo on jest zepsuty tym dość fatalnego. Tylko ja się zastanawiam, skąd ja mam tyle kasy? To mnie bardziej zastanawia. Czy ja jakiś potężny kredyt wziąłem, czy jaki ci? Ale skąd mam tyle na plucie? Inne? Aha! To ja pewnie coś dopisywałem. Ja chyba kasę dopisałem sobie przez przypadek. No bo co może być z innych? Bo przecież tu wydałem kasę. Nie, ja muszę zobaczyć, czy ja miałem w ostatnim odcinku, bo ja muszę sobie ustawić stale do konta. Muszę zobaczyć, ile miałem w ostatnim odcinku pieniędzy, bo ja nie pamiętam. Dobra, ty. Twoje filmy. Oczywiście telefon sobie wyciszę, no bo wiadomo. Po co ma się to słuchać? Trzy 800? Przez cały odcinek było 3800? Tak. Dobra, to zaraz sobie to ustawię, bo ja po prostu coś musiałem robić, coś kombinowałem, ale nie wiem co. I po prostu zapomniałem to. Ustaw stal do konta. Tam było 3900. To nie wiem po co mi tyle kasy było, ale... Ale okej, już naprawiono. Jakby nie było. I teraz chyba od drugiej strony będziemy kosić. Dobra, podnieś ten header i jedź, bo ja nie wiem, co chcę. Dobra, już wszystko wiem. Czemu się na tyle wysiedlenia header ma pekalne? Co jest 1000, nie wiem. No tutaj gdzieś na prosto mam, bo on ma takie krótkie przejazdy.
Jeszcze dalej. No, teraz tylko tak na 3 zonki będzie, bro. No dobra. To ten cielak nam znowu wysłał. A nie, tego nie da. Parabaraba. Dobra, niech na sobie to nawraca, bo na 5 on ma tutaj kolejny kurs, więc muszę sobie poczekać, bo ja wtedy nawrócę, tak? Raz, dwa. Parabole tanie. Dobra, elegancko. Tego. Pego, 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 dawaj, dawaj, dawaj. No bo chcę w ATS-ie jeszcze osiągnięcie zrobić dzisiaj. To się na pewno uda, no bo muszę dokończyć trasę. Czyli jak to muszę zdjęcia już, to tak około miesiąca powinno być. Nawet sam. Miesiąc, 3 tygodnie. To szybko osiągnięcie tych 2-3 tygodnie było. Nie no, ja mam wszystko otwarte w pokoju, drzwi, okna i wszystko. Bo to jest tak gorąco w tym domu, że nie da się wyrobić. Tak to jest, jak się mieszka w bloku. 8 minut już. No to pewnie odcinek będzie tylko z tego pola, a tamto pole to po odcinku będą się skosić. A to może na live jakimś skoszę. Odcinki oczywiście co 2 dni są. No bo nie byłem w stanie nagrać. A może i bym był w stanie. Ochu. Dobra, tam po kukurydze lekko, ale. Może i bym był w stanie nagrać na wszystkie dni odcinki, ale. To wtedy musiał bardzo, bardzo dużo na kompie siedzieć. Żeby to wszystko poogarniać, a nie chciało mi się. Ja wczoraj w robocie byłem 3 godziny, do 11. Wczoraj byłem w robocie 3 godziny, bo przed majówką ogarniałem dużo rzeczy jeszcze, musiałem ogarnąć. A, bo ja go zablokowałem teraz, no okej. Niech mu będzie.
27 ton. Przyryje drzewo, czy nie? Chodź się może do babci umyć, co? Gdzie? Kiedy zobaczysz sobie wodę u babci. Jo? No może jo. No bo... No tak jak... Cofaj, cofaj, synu, będzie się jadł. No to cofaj. Co zablokowałem przez zabieg? Dawaj, dawaj. O, już jest pełna przyczepa, więc trzeba jechać. I on teraz się tu zablokuje o drzewo, bo już to widzę. Dobra, ja stąd uciekam, on może... A, on się zablokował. Okay. No, ale ma, ma co robić w sumie ten Deutsch. Nie powiem, że nie. Ale ma co robić. Powiem, że ciężko się bujnić spod tą górkę, ale już się bujną, więc... Dobrze, tu jest pole skoszone. Prasa ogólnie na środku pola została, ale to już... No już trudno. Nie było czasu je zwieścić tyle. 5 na godzinę chyba, albo 3. Bara, bara, ba. O, ty, ja to chyba jednak 5 albo 6, nie? Nie, nie pamiętam ile wtedy na tym silosie jechałem, więc... Aha, tu chyba na 10 mogę jechać. Czyli dwiema przyczepami już mam 70 ton kiszonki, nie? Więc spoko, dlatego sobie... Dwa silosy postawię. Sierpień. Może dam sobie do 9. Coś tam zarobiłem. Sam się buraki, ziemniaki wykopał, nie buraki. Ciekawe, czy bym zakręcił, muszę to zobaczyć. No i łogi na tłoki. Wolni, wolni, no to przez kruka. Wszyscy w komentarzach piszą to przez kruka. A patrz, jednak wykręcił. To przez niego, bo tak miałem ładnie wjechać. No cały sobie to objechał i tak elegancko wjechał. Coś tam B pisał, ale nie wiem.
Nie wiem, no człowieku, zobacz na ciebie. Nie wiem. No, a ten. Widzę tam ciekawie. Tarararara. Nie, ja chyba, nie, ja mówię, nie wiem, zobaczę, jest 17 minuta. No macie, czy pojadę na to drugie pole jeszcze? No może pojadę na chwilę. Albo nie, obornik sobie zrobię kawałek. O, już nawrócił. Menda. Czy Menda? No nie, nawrócił. To jest kurde na trzy sieczkarnie poprzecznik, ale to jest za mały. Na ten zestaw jest za mały. Musiałoby być przynajmniej na 6. Tarirarara. O, 1000 wyświetleń. Tarirarara. Jak szybko. Jeszcze jeden przejazd, tak? Jeden przejazd, nie. Jeden przejazd i będzie skoszony, tak. Widzicie, ja teraz muszę na pół pola cofać, żeby się nawrócić. Nie, ja sobie odpuszczę tą kiszonkę już. Znaczy, no zrobię te pole do końca i pojadę sobie na obornik. Kombaj powinno 23 jeszcze stoi. Bo jeszcze obiec może kościć, ale obiec to w kolejnym odcinku będzie. To jest wszystko skoszone, ale prawdopodobnie będę musiał tamtym przejazdem jeszcze jechać do końca specjalnie. Właśnie czkarnią, bo tak było na kursie pokazane. Ta-ra-ta-ta. Ma ile?
Ta-ra-ra. Ta-ra-ta-ta-ta. 29 ton. No to i tak nie wejdzie, bo będę musiał jeszcze raz przejechać. Bo to widać. Miniaturki z Newfoundlandem jeszcze nie ma, chyba z tą ścieżkarnią zrobioną, ale nie pamiętam, ale chyba nie. Raczej na pewno nie. Bo sobie nie przypominam, żebym robił miniaturkę. Screenshot. No nie, nie ma. Dobrze myślałem. Jednak dobrze myślałem. Nie wierzę. La 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 la. A co, oni mają wodę? Mają. A bo to inny pion może dlatego. A torba już jest cała spakowana, czy nie? Co? Torba jest cała spakowana już? Nie no, poczekaj. Chciałam brać sobie od wody? Nie wiem, może ja. Pewnie tak. Teraz to.
jakąś parę minut jeszcze bierzesz? No. No to jest chyba biednych, nie będę cały dzień łaził, nie? Dobra, ostatni przejazd. Ja? No jo. Że dopiero 11. Dobra, to będzie na miniaturkę. No ja idę sobie obornik rozrzucać. Czyli ten jeden rozrzutnik to na to dwa, nie starczy. No więcej razy czasu nie będzie. No nie, bo z wysokości nie tak. Dawaj do przodu. Nie wiem, czy D4 to jest dobry bieg, czy za wysoki. Pewnie za wysoki. Nowe są. Tak.
Nie. Nie wiem, są torbie. Ty na siedzenie położysz? Nie wiem. Samochodzie by było ciepło. No. Dawaj, 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 gazu. Nie no, mówię, ten rożytek rożyca jest starszy, bo tyle rożyca na tym rożytniku, że... Prawdopodobnie z 5 kul jeszcze. Ja pierdziel. Popatrz, Bela. No słyszę, ja mam pełną. A ja sobie muszę taką ładowarkę na ten kupić. Na zapalniczkę do samochodu. Co? No ona w Hyundai już idzie. Dobra. Tarata. Co? No dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, papa.